Witaj, dziewczyn. Pamiętasz przedwczorajszą przejażdżkę autobusem z klatkami? Tak, autobusem z klatkami zamiast siedzeń. Podróżowaliśmy wtedy z Tajlandii do Laosu. Zapomniałam dodać, że na granicy pierwszy raz miałam do czynienia z lichwą. Tak to się chyba nazywa, gdy wymienialiśmy pieniądze, a ten pan, który wymieniał, to rzucał każdemu chyba jakieś losowe kwoty, a drugi pan poganiacz przepychał szybciej, żeby każdy tylko to szybko zbierał ze stołu, nie zdążył policzyć i żeby to jak najmniej czasu trwało i wprowadzić jak największe zamieszanie. I dopiero potem, jak wyszliśmy, to usiedliśmy z kilkoma osobami i zaczęliśmy liczyć, ile my dostaliśmy tych pieniędzy. I oczywiście każdy dostał od kilku do kilkudziesięciu, a jedna babka nawet około $100 mniej niż powinniśmy dostać, czyli każdemu doliczyli ogromną prowizję. I tutaj taki trik podróżniczy, o którym pewnie większość z was wie, ale nie wszyscy, że naprawdę nie warto liczyć na możliwość wymiany na granicy i nie warto pozwalać sobie na takie sytuacje. Zawsze co jest warto zrobić, to kupić walutę kraju, do którego jedziemy, w swoim kraju. Albo nawet jeżeli się kupi na lotnisku, to będzie na pewno lepsze niż kupowanie w takim miejscu. Także nie róbcie tego sobie. Jedziemy. Jest godzina 19:19. Czas na wpadkę z podróży. Wspominałam wam, że będzie prawdziwe przetrwanie. No i tak było, że to prawdziwe przetrwanie zaczęło się już od tego dworca w Tajlandii, na pewno ta droga. Ale posłuchajcie, co się wydarzyło od tego dworca w Laosie, gdzie przyjechaliśmy. To był świt. Dopiero zaczynało świtać, bo jeszcze szaro, prawie ciemno i tam wszystko było zamknięte na tym dworcu. Nikt z kilku jakichś lokalnych osób, które tam się przemknęły, innych kierowców albo pracowników tego dworca, nikt z nich nie mówił po angielsku. Nie było oczywiście Wi-Fi. No i ja, uwaga, dopiero wtedy uświadomiłam sobie ten fakt, że moja karta, którą kupiłam w Tajlandii i z którą beztrosko używałam sobie ją internet i wszystko sprawdzałam przez ostatni miesiąc, no to już nie działa. I wtedy do mnie to dotarło, w jakiej ja się znajduję w sytuacji. Ja wyjechałam sobie na takim luzie, że wszystko sobie przecież sprawdzę w telefonie. I już tutaj na tym etapie część turystów zaczęła gorączkowo szukać informacji na temat swoich rezerwacji, które gdzieś tam mieli pozapisywane albo wydrukowane. I wszyscy cały czas powtarzali, że chcą stąd uciekać i zapomnieć na zawsze o tej podróży. Przyjechało mototaksi. Ale nie takie, jak pokazywałam wam, tajskie tuk-tuki luksusowe, gdzie z tyłu wsiada 3 osoby albo 6 osób z pięknymi, skórzanymi ławeczkami, z oparciami, z muzyczką, światełkami i dekoracjami. No nie, zupełnie nie. Tutaj użyłam słowa mototaksi, ale troszeczkę inaczej to wyglądało. Przyjechał po nas traktor. Traktoro taksi. Z tyłu była taka zadaszona przyczepa, która miała po obu stronach ławki. Nie można było się opierać, bo można było wylecieć przez burtę. I gdy wsiadło już 12 osób ze swoimi bagażami, każdy ze swoim wielkim plecakiem, który miał przed nogami, no to już było pełno. I myśleliśmy, reszta osób, które się nie zmieściły, że będziemy czekać na następnego traktorzystę i dopiero z nim pojedziemy. Podróże poniżej pasa to historie, jakich nie opowiedzą ci znajomi.
Ale co się wtedy stało? Ten kierowca zszedł i zaczął nas popychać, zaczął nam wydzierać bagaże i krzyczeć na nas. Nikt nic nie rozumiał, ale my się serio baliśmy. My byliśmy tak straumatyzowani po tej podróży tym autobusem, że serio nie wiedzieliśmy, co mamy robić. Poza tym byliśmy niby na dworcu, ale dookoła nie było nic. Nie było nawet horyzontu, bo tam była dżungla i nie było tam widać żadnego miasta, więc wiedzieliśmy, że żeby cokolwiek dalej mogło się w naszym życiu wydarzyć, no to przede wszystkim musimy się stamtąd wydostać. I mi serio było coraz mniej do śmiechu. W ogóle my się tam już przestaliśmy do siebie uśmiechać. Wszyscy tylko chyba się umodliliśmy. No i wracając do tego kierowcy, on nas zaczął popychać i tym sposobem upchnął jeszcze 7 osób na stojąco pomiędzy tymi ławkami i pomiędzy tymi bagażami, między innymi mnie. I ja stojąc tam, trzymając się w jakiejś rurki takiej prowizorycznej, która podtrzymywała tą plandekę, która była dachem, na tych dołach w końcu się przewróciłam i wylądowałam u kogoś na kolanach i siedziałam na tych kolanach do końca tej drogi, ale zanim do końca. Ludzie oczywiście wysiadali. Ktoś nawet zapytał się, czy ja mam gdzie iść, martwiąc się o mnie, bo tam, tak jak mówiłam, większość to były pary. No a ja skłamałam, no że tak, że mam gdzie iść. Chociaż w tym momencie nie tylko nie miałam żadnego planu, nie tylko nie miałam pojęcia, gdzie ja chcę iść i co robić. Mało tego, ja nawet nie wiedziałam, gdzie ja jestem. I myślałam sobie, Boże, co moi rodzice by sobie pomyśleli, gdyby wiedzieli, w jakiej ja jestem teraz sytuacji. Miałam w głowie tylko jedną nazwę. Taką nazwę zasłyszaną w jakimś hippie barze w Tajlandii. I ja nawet nie wiedziałam, co ta nazwa dokładnie, gdzie ta nazwa mnie zaprowadzi. W ogóle nie wiedziałam, czy ja jestem w tym mieście, gdzie jest ta miejscówka o tej dającej ogromne nadzieje nazwie. Uwaga. Utopia. Serio. Wszyscy wysiedli i kierowca machał na mnie, że ja też mam wysiadać, ale ja tylko powtarzałam utopia, utopia, utopia i cały czas machałam mu, żeby jechał do przodu. No i on jechał jeszcze kawałek dalej, a ja serio zastanawiałam się, czego ja w ogóle szukam, co za nadzieja czeka na mnie w tej utopii i co to w ogóle była ta utopia, próbowałam sobie przypomnieć. A ten kierowca w końcu stanął już na serio, zaczął na mnie krzyczeć, machać rękami i zaczął mi pokazywać, że dalej już nie ma przejazdu i zaczął mi szarpać za plecak, że już mam wysiadać. No i co? No i wysiadłam i miałam wrażenie, że kwota, jaką płacę za tą taksówkę, to jest w ogóle kwota za tych wszystkich pasażerów, nie tylko za mnie. No ale tam nie było opcji na dyskutowanie. Po pierwsze, że nie, w ogóle nie mieliśmy żadnego wspólnego języka. A po drugie, no że co, byliśmy na skrzyżowaniu. Zostałam na tym skrzyżowaniu. Z jednej strony był park i to były takie betonowe ulice, wszystko oczywiście pozamykane. Przy ulicy zaczęły się rozkładać jakieś takie malutkie stoliczki, i ja próbowałam ludzi zagadywać, ale oczywiście nikt nie mówił po angielsku. W końcu usiadłam na ziemi, na tym plecaku, schowałam ręce w dłonie i zaczęłam prosić chyba wszechświat o pomoc. Co ja mam dalej zrobić? I dlaczego jestem taka nieodpowiedzialna? Dlaczego jestem taka nieogarnięta, że nie pomyślałam sobie o tym, że coś takiego może mnie spotkać. Pomimo tego, że miałam tam jakieś tam drobne, to nic więcej. No i teraz znowu zajrzyjmy w przyszłość. No, że wiem dlaczego. Dlatego właśnie, że my wychowaliśmy się z takim stałym dostępem do rzeczy takich jak internet, Wi-Fi, możliwość doładowania telefonu i tak dalej, korzystanie z kart kredytowych. I cały czas tak żyjemy. No i większość nie zdaje sobie sprawy,
że coś takiego może nastąpić, że dojeżdżamy do takiego miejsca, gdzie nie ma ani internetu, ani karty do telefonu, ani bankomatu, ani nikt nie mówi w żadnym znanym ci języku. I co wtedy? Siedziałam tak z tymi dłońmi na twarzy i serio błagałam. Pomóż, pomóż wszechświecie. A gdy podniosłam głowę, to przede mną naprawdę tak jakby wyrósł spod ziemi. Jeszcze kilkanaście minut temu, jak tam przyjechałam, no to tego nie było. Albo jeszcze było niewystarczająco, nie wiem, jasno, żeby go zobaczyć. Albo może ja nie byłam jeszcze gotowa. W każdym razie, po przeciwległej stronie tego skrzyżowania, nagle oczom moim ukazał się biały, wielki budynek z napisem nad drzwiami po angielsku. I to były wtedy pierwsze i jedyne słowa, jakie widziałam tam po angielsku. I napis ten głosił: Tourist Information. Ta-dam! Zbawienie. Słuchasz podcastu Podróże poniżej pasa. Poderwałam się jak poparzona i tam poczłapałam, bo oczywiście miałam plecak duży, 50-litrowy na plecach i mały z przodu, także to nie ma opcji biegania. I weszłam tam i tam była młoda pani i młody pan i oni mówili trochę po angielsku i powiedzieli mi przede wszystkim, gdzie ja jestem. Dali mi hasło do Wi-Fi i co? Otworzyłam oczywiście Couchsurfing, moje okno na świat w tamtych czasach. Bo wtedy nie wiedziałam jeszcze o takich grupach tematycznych na Facebooku. Ja w ogóle dopiero niedawno dowiedziałam się, że są takie grupy, na przykład Backpackers in South America albo coś takiego, że właśnie podróżnicy dzielą się informacjami. Ja wtedy znałam tylko i wyłącznie Couchsurfing. Jeżeli ktoś dalej nie wie, co to jest Couchsurfing, to proszę znaleźć sobie odcinek, gdzie opowiadam o spaniu za darmo, to tam dokładnie tłumaczę, co to jest ten Couchsurfing. To jest odcinek 23 i nazywa się Spanie za darmo na kanapie. Co to jest Couchsurfing? Bardzo Wam polecam. I na tym Couchsurfing w tej aplikacji pokazał mi się od razu dostępny jeden użytkownik, jedna osoba. I od razu do niego napisałam, żeby mi nie zniknął. I to był kolega, śniadoskóry, chudy, łysy chłopak. A uwaga, w opisie miał informację o tym, że on niedawno wyszedł z dżungli, gdzie przez ostatnich kilkanaście lat był buddyjskim mnichem. Ja od razu do niego napisałam, a on odpisał, że o nic się nie martw, ja zaraz po ciebie przyjadę. No i przyjechał. Przyjechał z turkotem. Przyjechał na takim wielkim pierdzącym motorze z taką kierownicą jak u barana, u bawoła. To się chyba chopper nazywa taki motor. Poprawcie mnie, jak nie mam racji. I ten kolega mówi mi tak: chcesz pracować u mnie w restauracji? Serio, tak się mnie zapytał, zanim jeszcze cokolwiek o sobie powiedział. I mówi dalej tak: chodź, zabiorę cię do restauracji, napijesz się herbaty, zobaczysz jak wygląda i dopiero wtedy zdecydujesz. No i ja nie mogłam uwierzyć. Nie mogłam uwierzyć w tą moc sprawczą naszego wszechświata i tej energii wszechmogącej. No i pojechaliśmy tym pierdzącym chopperem. I co dalej? Dowiesz się pojutrze.
A jutro na Instagramie podróże poniżej pasa wpadki mojej koleżanki. Dziękuję, że zostałaś albo zostałeś ze mną do końca. Jeżeli masz jakieś komentarze, pytania, uwagi odnośnie podcastu, to pisz do mnie. Ja uwielbiam dyskutować, opowiadać, odpowiadać i przede wszystkim śmiać się. Także zapraszam na Instagram podróże poniżej pasa.